Teraz będzie o możliwościach rozwoju rolnictwa na obszarach podmokłych. To jest taki nowy temat, przynajmniej nigdy nie byłem na konferencji, gdzie występował pan Achim Schäfer z Uniwersytetu Greifswald w Niemcy. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, koleżanki, już usłyszeliśmy dużo ciekawych przykładów. Pan Rast też dał pewną podkładkę, nie musimy tylko samą rzekę brać pod uwagę. W moim temacie chodzi o perspektywę w równoważonym rozwoju. Chciałbym pokazać, jaki wkład ma do tego paludikultura. Więc paludikultura to są działania w gospodarce leśnej i w rolnictwie służące utrzymaniu torfowisk. Najpierw chciałbym się odnieść do celu konferencji, jeśli chodzi o myślenie o rzece w ramach dyrektywy wodnej. Odra jest w małym częścią Spójrzmy na ekologiczny stan wód. W obecnym planie zagospodarowania Odry większa część siedlisk jest opisana jako średnia, niezadowalająca już lub zły stan. Zalew Szczeciński jest określany jako w złym stanie. Główny powód złego stanu jest rozproszone obciążenie wód powierzchniowych przez spływy azotu i fosforu z terenów rolniczych. Tutaj w aktualnym planie zagospodarowania się wskazuje na to. W raporcie jednak nie znalazłem wskazówki co do wykorzystywania rolniczego torfowisk jako przyczyny złego stanu ekologicznego. Mam wrażenie, że rozproszone obciążenia są tylko przedstawiane w sposób rozproszony. Odwodnione torfowiska dla rolnictwa są rozproszonymi źródłami substancji odżywczych. Widzimy tutaj torfowiska w dorzeczu Odry. Łącznie mamy 400 tysięcy hektarów torfowisk w dorzeczu Odry w rozbiciu na poszczególne kraje. Nie chcę tutaj rozbijać kwestii ochrony klimatu i ochrony torfowisk. Jako ekonomista mogę coś powiedzieć. Jednak chciałbym powiedzieć o istotnych dla zachowania rzek kwestii ochrony torfowisk. Tutaj widzimy zależność między wykorzystaniem torfowisk a ochroną wód. Torfowiska funkcjonują jako filtry przeciwko spływom biogenów. Powstrzymują torfowiska, będąc swoistymi nerkami krajobrazu. Przez odwodnienie torfowisk poprzez techniczne systemy, torfowiska tracą tą funkcję filtra. I przez to powstają źródła substancji odżywczych, którymi powinniśmy się zająć w ramach zrównoważonego rozwoju. Z mojego punktu widzenia przyczyny złego stanu wód powierzchniowych, te przyczyny nie są rozproszone. Negatywne skutki niewłaściwego wykorzystania torfowisk są od dawna znane. To jest zdjęcie z Ameryki, widzimy 9 metrów w 25 lat, obniżył się grunt, wyzwoliły się gazy cieplarniane, odpłynęły biogeny.
negatywne, więc to nie jest tak, że tego nie wiemy. Wiemy od dawna, że są negatywne skutki. Są to przykłady z lat 80. Obniżenie terenu i wyprowadzenie substancji odżywczych. Więc to podstawa naszego funkcjonowania zostaje niszczona w ten sposób. Musimy to przyznać jako fakt i musimy coś zmienić. Jako ekonomista muszę wskazać na to, że wykorzystanie surfowisk bazując na odwodnieniu nie ma żadnego związku ze zrównoważonym użytkowaniem. I jest to wprost przeciwne temu. Stan i wykorzystanie torfowisk są w złym stanie. Od XVIII wieku odbywa się odwadnianie dla rolnictwa i dla osadnictwa. Ma to negatywne skutki dla bioróżnorodności i dla klimatu. Obecny stan to częściowo zaniechanie użytkowania w trudnych miejscach, co prowadzi do tego, że sukcesja krzewów następuje i drzew, i torfowiska nadal funkcjonują jako źródło substancji odżywczych. Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku w ramach ogólnej restrukturyzacji i intensyfikacji rolnictwa coraz bardziej powstają nowe systemy odwadniające i stare rowy odwadniające są remontowane. I tak samo cały czas odwodnienie stanowi znaczne obciążenie w dorzeczu Odry i także w silnie odwodnionych terenach, które z reguły są wykorzystywane rolniczo. Restrukturyzacja rolnictwa, która wiąże się z podniesieniem produktywności, jest procesem, który wspierany jest przez Unię Europejską i która prowadzi do większej konkurencyjności rolnictwa. I subwencje prowadzą tylko do tego, że odwadnia się łąki i torfowiska, żeby nowoczesnymi kosiarkami móc je obsługiwać, żeby można było uzyskać subwencje. W perwersyjny sposób odnosi się także to do dopłat środowiskowych, które powinny chronić biologiczną bioróżnorodność na torfowiskach. Więc zadajemy sobie pytanie, jak to ma dalej funkcjonować. Dalsze odwodnienie i intensyfikacja nie ma przyszłości. Takie zdjęcia mamy często, że ciężkie maszyny pojawiają się na torfowiskach i też grzęzną. Gospodarowanie jest coraz trudniejsze i przewidujący rolnicy nie muszą z rezygnacji wchować głowy w torfowisko, więc przejdźmy do paludikultury. Mamy tutaj wartości dotyczące powstrzymywania substancji odżywczych w organicznych glebach. Ważne jest, żeby podejmować działania zapobiegające spływowi biogenów z terenów rolniczych. Ponownie nawadniane torfowiska ze względu na ich możliwości magazynowania wody bilansują stosunki wodne w odniesieniu do wód powierzchniowych i wód podziemnych i też zapobiega się w ten sposób eutrofizacji. Tutaj parę liczb widzimy, które to udowadniają. Nie brakuje również koncepcji, nie brakuje strategii koncepcji w przypadku rolnictwa, wykorzystania mineralnych gleb i organicznych gleb. Ja w projektach różnych pracowałem w przeszłości, pokazuję Państwu tutaj wyniki tych prac. Mamy tutaj strategię realizacji w Mecklenburg i Pomorzu Przednim w koncepcji realizacji paludikultury.
Mamy tutaj przykłady wykorzystywania wilgotnych pastwisk oraz stosowanie wilgotnych upraw. Chodzi to o utrzymanie produkcji odpowiedniej na torfowisku, a jednocześnie ochronę wód. Dzięki też zbiorom odbierane są substancje odżywcze z tych terenów. Rozumiemy paludykulturę jako rozwiązanie systemowe, integracyjne w celu zrównoważonego rozwoju. Po 300 latach odwadniania torfowisk jest to czymś nowym, paludykultura. Wykorzystanie biomasy jest kwestią niszową, na przykład pozyskiwanie trzciny bądź wypas bawołami. Chcemy pewne perspektywy rozwoju na przyszłość tworzyć. Widzę tu duże potencjały w ramach innowacyjnych możliwości wykorzystywania produkcji z tych terenów. Produkty z paludykultury mogą mieć swój wkład w odpowiednią gospodarkę zamkniętego obiegu. To pole działań jest częściowo nieznane. Pewien pogląd daje na tę problematykę baza danych dla roślin w dziedzinie paludykultury. W Centrum Kraszwalskim można uzyskać odpowiednie informacje. Można też korzystać z roślin, które uprawiane są. Nie należy też bagatelizować możliwości wykorzystywania gospodarczego produktów z tego typu siedlisk. Wysokiej jakości produkty można wprowadzać na rynek. Kultura wykorzystywania trzciny jest długa. Zapotrzebowanie trzciny do uszczelniania dachów jest bardzo duże w Niemczech i nie można go obecnie zaspokoić. W Niemczech 10 tysięcy hektarów byłoby potrzebowane trzcinowisk, żeby obsługiwać zapotrzebowanie. Pałki są też bardzo dobrym surowcem. Zapotrzebowanie jest duże. Nie możemy go w tej chwili, tego zapotrzebowania, spełnić. Są poszczególne etapy, które umożliwiają zasadzenie pałki wodnej, które były pokazane na zdjęciach. I jeżeli na koniec dnia już nam nic innego nie przychodzi do głowy, to możemy też biomasę energetycznie wykorzystać. Potencjał powierzchniowy jest jednak ograniczony, mimo że pytanie o energię jest większe niż oferta. Faktor ograniczający w przypadku energii są to ograniczenia w transporcie i koszty uszlachetniania są duże w przypadku tej biomasy z paludykultury. Mimo to jednak wykorzystywanie przy odpowiedniej infrastrukturze może być zapewniona alternatywna możliwość zaopatrywania w energię. Wykorzystywanie tych produktów jest sprawą kluczową. Ważne jest umożliwienie regionalnego uszlachetniania produktów z paludykultury, tak żeby efektywnie je wykorzystywać i uzyskiwać wkład do transformacji energetycznej i poprawiać warunki rolnictwa w regionie. Na koniec chciałbym
chciałbym jeszcze parę punktów otwartych omówić. Mecklenburgia Pomorze Przednie od 6 lat ma taką strategię specjalistyczną, ale cała historia jest dłuższa. W Niemczech produkty pilotażowe, przestawienia rolnictwa mają długą historię, jednak to jest niewystarczające, ponieważ cele klimatyczne są teraz bardzo ambitne. Więc zadajemy sobie pytanie, jak możemy urzeczywistnić paludikulturę. Nie mamy już ogólnie zorientowanego króla i także już wtedy było to trudne, widzimy tam w tym zdjęciu. Fryderyk miał już problem przy osuszaniu terenów nad Odrą, w zwalczaniu głodu. Tu widzimy wprowadzanie ziemniaków w Prusach. Pod Dani nie chcieli uprawiać ziemniaków. Czego rolnik nie zna, tego nie je. To przysłowie pojawiło się w tamtych czasach. I trzeba było zmotywować rolników do uprawy ziemniaków. Były rozkazy z ochroną żołnierzy sadzenia w ziemniaków i w ten sposób spowodowano pewien przełom w rolnictwie. Tak samo teraz mamy o wiele więcej problemów, jeżeli chodzi o przestawienie naszego rolnictwa. Na koniec zadajemy sobie pytanie, co należałoby zrobić, żeby paludikultura otrzymała odpowiedni status i włożyła swój wkład w rozwój regionalny. Jest dużo przeszkód. Jest też dużo pomysłów na rozwiązanie. Nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły. Chciałbym wskazać na aktualne publikacje, które akurat zostały wydane. Współpracowałem z kolegami. Na tym kilka punktów na koniec chciałbym stąd z tego wymienić. Możliwość wykorzystania torfowisk w paludykulturze nie oznacza tylko zmiany paradygmatu dla gospodarstw rolniczych. Wielopowierzchniowe zastosowanie paludykultury będzie tylko możliwe, jeżeli te metody z punktu widzenia ekonomicznego, jak i lokalnego dają korzyści. Wejście w gospodarstwo zamkniętego procesu wymaga radykalnych zmian ogólnych warunków ramowych w rolnictwie. Z ekonomicznego punktu widzenia powinny zostać wycofane subwencje dla wykorzystania torfowisk w tradycyjnym sensie, bo to tym bardziej hamuje rozwój paludykultury i powoduje to ponadto ogólne straty ekonomiczno-społeczne. Drugi punkt jeszcze. Paludykultura jest czymś nowym i każdy nowy produkt ma okres wprowadzenia na rynek. I dla takich innowacyjnych produktów taka faza może być innowacyjna. I często to wpływa negatywnie na zysk. Zakłady przetwórcze i rolnicze najpierw muszą zdobyć doświadczenie i w technice przetwórstwa i zbiorów muszą inwestować. Dlatego na tej fazie jeszcze nie ma żadnych zysków właściwie, nie można ich oczekiwać, ponieważ konieczna jest zmiana też technologii w uprawach i w spożytkowaniu plonów i wymaga to kosztów. I należy tutaj też myśleć o odpowiednich środkach wsparcia w rozwijaniu paludykultury, produktów, tak żeby ten ciężki etap wprowadzania na rynek mogła zostać pokonana. Potrzebne są instrumenty finansowe.
tak żeby móc ten ciężki okres przetrwać. Żeby zredukować te bariery, muszą zakłady rolnicze otrzymywać odpowiednie wsparcie na okres przejściowy. Myślę, że dla Państwa stało się jasne, że palidokultura ma dużo w korzyści. To, co napisałem. I dziękuję też Państwu za uwagę. Kolejne informacje znajdziecie Państwo w tej publikacji i na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ciekawe pomysły i pilnowanie czasu.